przed laty przy ulicy Podwale, przy placu dawniej Kirowa, obecnie Orląt Lwowskich, mieściła się szkoła podstawowa numer 14. Dzisiaj nie wiem, co jest teraz w tym budynku, bo szkoła numer 14 jest gdzieś na peryferiach Wrocławia, ale wtedy przez jakiś czas byłam kierownikiem tej szkoły. Nie była to łatwa dla mnie praca, bo w rejonie szkoły mieściły się osiedla, nazwijmy to tak, cygańskie. Przy ulicy Długiej było kilka cygańskich wozów i cały obóz. Przy ulicy Braniborskiej w wielkim narożnym budynku na parterze i w suterenach mieszkało dużo cygańskich rodzin. No, w każdym razie obowiązek szkolny dotyczył wszystkich, cygańskich dzieci też. A one przecież do szkoły nie chodziły. Wybrałam się pewnego dnia z woźną panią Zosią do tych cygańskich rodzin, żeby zebrać te cygańskie dzieci i namówić rodziców, żeby one zaczęły chodzić do szkoły. Ale nie było to takie proste, bo trzeba było także obmyśleć, jak uczyć dzieci 10, niektóre 14-letnie alfabetu. Przecież kalendarz elementarz Falskiego nie mógł ich zainteresować, bo te dzieci cygańskie to już byli dorośli ludzie. Oni dojrzewali bardzo szybko, pracowali. Niemniej udało mi się ściągnąć trochę tych cygańczuków, jakbyśmy ich nazywali, i zorganizowałam klasę, dużą, 16-osobową klasę, w której dzieci były w wieku od lat 10 do 16, a te młodsze poszły do normalnej pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej. Tym starszym cygańczukom trzeba było wymyślić nowy elementarz. Więc pisałam na lekcjach jakieś teksty, przy ulicy Długiej stoją wozy, ten wóz to mój dom. Lekcje były bardzo ciekawe, prowadziłam je ja, bo nikt z nauczycieli nie chciał się podjąć tego obowiązku. Lekcje były bardzo ciekawe, ponieważ dzieci oczywiście nie miały zielonego pojęcia o dyscyplinie szkolnej, robiły w zasadzie co chciały, a jeżeli udawało mi się skłonić je do pracy, to musiałam to robić podstępem. Pamiętam, że chciałam koniecznie nauczyć ich czytać, pisać i to by w zasadzie wystarczyło, ale one nie umiały nawet porządnie trzymać ołówka w ręce. Chodziły do szkoły albo nie, w zależności od tego, jak im się tam chciało. Pewnego dnia, kiedy kilkakrotnie wzywałam rodziców do szkoły, przyszedł do mnie pan Łakatosz, który mienił się królem cyganów. No, w szkole wielkie poruszenie, woźna przybiegła do mnie, że król cyganów przyszedł. No więc stanęłam na wysokości zadania, zaprosiłam go do gabinetu, poczęstowałam kawą. No, rozmawialiśmy długo o tym, co to zrobić, żeby wszystkie cygańskie dzieci i w ogóle cyganie umieli czytać i pisać. Wtedy się nie mówiło na nich Romowie, bo cyganie było takim potocznym określeniem. Pan Łakatosz twierdził, że najlepiej byłoby zbudować taką szkołę, do której matki mogłyby zaglądać, bo matki cygańskie bardzo kochają swoje dzieci i nie chcą, żeby one szły do szkoły, do której one nie mają wstępu. Wyobrażaliśmy sobie, że na jakimś placu zbudowalibyśmy piękną, przeszkloną szkołę. Wszystko to wyglądało bardzo ładnie, ale chciałam w szkole wprowadzić zupełnie nowy, niezależnie od sprawy cyganów, zupełnie nowy system zapisów szkolnych. Chodziło o to, żeby dzieci, które mają przyjść do pierwszej klasy, były przebadane przez logopedę, psychologa, nauczyciela wychowania fizycznego, lekarza, żeby były w pełni fizycznie i psychicznie przygotowane do podjęcia nauki szkolnej. Oczywiście był to trud duży, ale ja już przygotowałam sobie ludzi, którzy chcieliby to robić.
tylko musiałem uzyskać zezwolenie od kierownika Wydziału Oświaty, inspektora. Inspektor Adamski nie dał mi zgody na wprowadzenie zapisów szkolnych, powiedział, albo zaraz by inni chcieli, zresztą nie ma na to warunków. No więc wróciłam z tego inspektoratu do siebie, a ponieważ od kilku tygodni namawiano mnie do pracy w komitecie partyjnym, w komitecie dzielnicowym Stare Miasto, a ja nie miałam na to ochoty, tym razem wpadłam na pomysł. Poszłam do komitetu, dowiedziałam towarzyszowi sekretarzowi, że od 1 grudnia mogę zacząć pracować w komitecie, a moje obowiązki, to znaczy kierownictwo szkoły, może przejąć mój były zastępca, pan Makowski. Jak się rzekło, tak zrobiłam. Po rozpoczęciu pracy w komitecie dzielnicowym, po tygodniu, już jako instruktor oświaty, wezwałam inspektora Adamskiego do komitetu i powiedziałam mu, że zapisy szkolne należy wprowadzić we wszystkich szkołach dzielnicy. Tak się rzeczywiście stało, bo polecenia partyjne były wtedy dość ważne i skrupulatnie wykonywane. Ale miało to także i inny wydźwięk. No bo przestałam być kierowniczką szkoły i przestałam uczyć cyganów. Okazało się, że na drugi dzień po moim odejściu, kiedy pan Makowski po przejęciu moich obowiązków przyszedł do klasy, otworzył dziennik i chciał prowadzić lekcje z cygańczukami, który z nich wstał i zapytał, a gdzie nasza pani kierowniczka? Pan Makowski powiedział, że nie ma i nie będzie. Na to dzieci wrzasnęły. Jak nie będzie, to nie potrzeba. Zabrały swoje manatki, poszły ze szkoły i już więcej do niej nie wróciły. Z jednej strony cieszyłam się bardzo. To mi trochę pochlebiało. Ale bardzo, bardzo żałuję, że dzieci nie zdążyłam nauczyć czytania i pisania. Te dzieci. Po roku bodajże, czy półtora, w komitecie dzielnicowym zjawił się pan Łakatosz. Taki szczęśliwy. Nie zobaczył, mówi, a ja panią od pół roku szukam, wreszcie panią znalazłem. O co chodziło? On chciałby, żebym mu napisała takie zaświadczenie, że on jest porządnym człowiekiem, dobrym obywatelem i że ma plany budowy szkół dla cygańskich dzieci. No, fakt, tak było. Napisałam mu coś takiego, jakieś takie oświadczenie. No i po roku bodajże, czy półtora, już pracowałam w Empiku, nagle okazuje się wezwanie do prokuratury. Pan Łakatosz na tym oświadczeniu napisał sobie na odwrocie, że jest prawowitym królem cyganów w Polsce, co może poświadczyć pani Maria Berny. Wszyscy się we Wrocławiu, oczywiście w prokuraturze wszyscy zrozumieli, o co chodzi. Okazało się, że bez problemu, że to było pismo z tyłu sfałszowane. Niemniej jednak znajomi żartowali sobie ze mnie długo. O proszę, to ta, która mianuje królów.